Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy to wspaniałe miejsce i schronienie dla wielu kociaków. Dom tymczasowy to dla nich szansa na normalne życie. Prezesem jest pani Urszula Windys, kobieta o wielkim sercu, z którą pracuje grupa ludzi, którzy nigdy nie umieją przejść obojętnie obok cierpienia bezbronnych zwierząt. Dzięki nim setki kotów znalazło swój nowy, bezpieczny dom. Podopieczni piękni, które są tutaj dziewczynki, tak? Są do adopcji. To jest Nelka. Tutaj jeszcze kociaki nie mają imienia, bo są u nas od niedawna tak naprawdę. Ten wyjątkowy dom tymczasowy znajduje się przy ulicy Olszewskiego 31 i ma pod opieką 20 kociaków, które czekają cierpliwie na swój dom. No teraz okres wakacyjny, więc gorzej, ale myślę, że październik, listopad, jak one troszkę porosną, myślę, że pójdą do szczęśliwych domków. Potrzeby jaworznickiego domu tymczasowego są ogromne. Wolontariuszki cieszą się każdym gramem przyrostu wagi ich najmłodszych i wypatrują dla nich dobrych domów, by jak najszybciej ograniczać wydatki. Bardzo potrzebują waszych gorących serc i proszą o wsparcie dla ich kocich dzieci, małych jak i dużych. Potrzebujemy karmy, żwirków, podkładów, środków do dezynfekcji, koce, jakieś tam właśnie posłanka dla kociaków. Również tutaj była ostatnio organizowana z naszej strony zbiórka w pubie Żubr, przepraszam. I oczywiście chcemy szefostwu tam podziękować, bo naprawdę była to spontaniczna zbiórka i udało się naprawdę super to zorganizować, było dużo właśnie datków od ludzi. Dlatego prosimy Was o pomoc w formie właśnie takiej zbiórki. Dary można przynosić do naszej siedziby, która się mieści na Grunwaldzkiej 35. Jesteśmy w każdą środę od godziny 16.30 do godziny 18.00 i staramy się jakiegoś zawsze podopiecznego ze sobą tam przynieść, żeby właśnie mógł się spotkać z naszymi darczyńcami. Pani Urszula również serdecznie zaprasza wszystkich do konkursu. Na czym on polega? Posłuchajcie. Mamy konkurs, który będzie rozstrzygnięty w październiku. Więc dlatego zapraszam również do wszystkich, żeby czytali gazetę co tydzień, bo tam są pytania i zapraszamy do odpowiedzi. Nie bądźmy obojętni na krzywdę tych, które same nie umieją się upomnieć o lepszy los. Zauważmy każde istnienie i nie dajmy sobie wmówić, że takie działanie nic nie da, że jest tylko kroplą w oceanie, bo czymże jest każdy ocean, jeśli nie morze kropel? Niech każdy z nas dołoży swoją kropelkę do oceanu, bo to jest właśnie to, co nada sens naszemu życiu. Pomagajmy. Bardzo, bardzo naprawdę dziękuję wszystkim, którzy nam dotychczas już przynoszą dary, wspierają nas finansowo. Na każdą zbiórkę, którą ogłaszamy na leczenie zwierzaków, jest jakiś odzew. Dzięki temu możemy zapłacić większość naszych weterynaryjnych usług, co jest bardzo ważne, ponieważ musimy zwierzęta leczyć. Ale naprawdę również chciałam podziękować wszystkim, którzy do nas przychodzą, do kociego domu, do tozu i pomagają, sprzątają, robią wszystko to, co potrzeba zrobić dla zwierząt.